Wpadnie coś dzisiaj, czy nie? No jak nie wpadnie? Nie! Nie robię! Dobrze. Nie! Nie! Dobrze. Nie! Nie! Fabiański! Szanowni Państwo, w 56 minucie mamy wreszcie to, na co zapewne większość kibiców Staru Starachowice czekała. Bramkę dla ekipy prowadzonej przez trenera Arkadiusza Bińskiego zdobył gracz oznaczony numerem 7. Panie i panowie, wszyscy głośno! Mariusz Fabiański! Mariusz Fabiański! Mariusz! Star 1, ŁKS Probudek z Wagą 0. Nawet bym powiedział, że zapas był. No oczywiście. Dawaj! No! Panie i panowie, no fantastycznie rozpoczyna się to sobotnie piękne popołudnie. Drużyna Staru Starachowice nie zamierza zdejmować się nogi z gazu i podwyższa wynik na 2-0. A szczercem bramki dające jeszcze większe prowadzenie. Gracz oznaczony numerem 11. Panie i panowie, wszyscy głośno! Bartosz! Co? Bartosz! Co? Bartosz! S.O.P. Star Starachowice, ŁKS Probudek z Wagów jest już 2-0! Panie i panowie, w tym momencie arbiter główny dzisiejszego meczu, Albert Binkowski, zakończył spotkanie 12 kolejki o mistrzostwo 4 Ligi Świętokrzyskiej na stadionie przeszkolnej. Ekipa zielono-czarny okazuje się lepsza od lidera rozgrywek ŁKS-u Probudek z Wagów. Gospodarze wygrywają ten mecz 2-0 po bramkach Mariusza Fabińskiego w 57 minucie i Bartosza Sota w 79. Drodzy Państwo, wielkie brawa należą się ekipie trenera Arkadiusza Bińskiego, która dopisuje po dzisiejszym spotkaniu kolejne 3 punkty.